Bogu Rodzica to eksperyment społeczny i utwór z przesłaniem tak banalnym, że zmieściłoby się na ciastku z wróżbą, naklejce na samochód albo jako hashtag do tańca na TikToku. Jednocześnie jest to tekst tak trudny w odbiorze, że nieważne, czy jego autor właśnie chwali Boga, czy obraża ci matkę. I tak po jego zakończeniu nie zrozumiesz dosłownie nic. W sensie, to jest napisane w taki sposób, że dosłownie treść tego utworu nie ma znaczenia, bo i tak nauczycielka musi ci powiedzieć, o czym on jest i przeprowadzić cię przez każdy wers ze słownikiem wyrazów obcych. Ten, kto tego potwora stworzył, dosłownie się pod nim nie podpisał. Oficjalnie oczywiście dlatego, że tworzył na chwałę Boga, jak większość autorów średniowiecza, ale tak naprawdę wiadomo, że to dlatego, że jak przeczytał to, co stworzył, miał takie wyrzuty sumienia, że próbował swój udział w tej zbrodni po prostu w jakiś sposób zatuszować. Autor nie tylko nie podpisał się pod tym utworem, ale też nie nadał mu nawet tytułu. Ten dopowiedzieliśmy sobie później w głowie, w sumie głównie po to, żeby mieć jak te abominacje opisać w podręczniku i jak o to pytać na sprawdzianie albo na maturze. Jak zaczynałem opracowywać ten materiał, miałem takie założenie, że może mi nie wypada. Że śmianie się z Bogu Rodzicy jest jak dokuczanie zawodowym piłkarzom przez to, że nie mają wyższego wykształcenia. Zaangażujemy mocniej niż dotychczas nasze... mocniej niż dotychczas nasze... do większego zaangażowania się. Że wszyscy zgadzamy się co do tego, że Bogu Rodzica jest w tej podstawie programowej, żeby nikogo nie denerwować usunięciem hymnu maryjnego. Że należy po prostu zagryźć zęby przez dwie lekcje we współpracy z nauczycielką i chwilkę podyskutować o tym, dlaczego stylizacja tej lektury, mówiąc delikatnie, do najprostszych nie należy i przejść dalej ze świadomością, że dzieło to już nigdy do ciebie nie wróci. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Ale robiąc research, patrząc na opracowania tego tekstu, mam wrażenie, że z Bogu Rodzicą jest związane zjawisko jakiejś zbiorowej halucynacji. Bo mało kto, omawiając to dzieło, albo analizując je, albo prezentując je w podręczniku, zwraca w ogóle uwagę na te rzeczy, od których ja zacząłem. To znaczy, że to jest dzieło całkowicie aczytalne, którego znaczenie jest efektem jakiejś dziwnej umowy społecznej między podręcznikiem a tobą, albo między nauczycielką a CKE. No i właśnie, większość opracowań Bogu Rodzicy zaczyna się od tego, że dowiadujesz się, że jest to najstarsza pieśń religijna napisana w języku polskim. This is epic. Że to kulturowy zabytek, dzieło, które jest świadectwem historii polskiego, no i w takiej pierwotnej jego formie, jako kultury, ale też jako języka polskiego właśnie. I tutaj już na samym początku mamy lekki problem, bo prawda jest taka, że nie wiadomo ani kto, ani kiedy Bogu Rodzice stworzył. Ojajajajajajaj. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. Nie wiadomo nawet, w którym to było wieku. I żeby uzmysłowić ci skalę, językoznawcy szacują czas powstania Bogu Rodzicy na okres pomiędzy początkiem XI wieku, a drugą połową wieku XIV. Czyli właśnie ten utwór jest naraz podobno ważny z punktu widzenia jego historii, ale wiemy na jej temat obecnie tyle, że gdyby odnieść te ramy do współczesnych realiów, mógł równie dobrze powstać w roku 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii, albo w trakcie wyprawy Wielkiej Armii Napoleona na Rosję. W sensie to jest dalej węższe okno czasowe niż widełki, jakie badacze dają na powstanie Bogu Rodzicy. Jakby tego było mało, utwór powstawał w ogóle na raty, bo część strof, które znajdziesz w podręczniku albo w internecie, dokładniej strofy od 3 do 6, powstały później, nie wtedy, kiedy ta oryginalna Bogu Rodzica, czyli strofa 1 i 2. I też oczywiście, żeby było łatwiej, nie wiadomo kiedy i kto je stworzył. Ktoś zrobił to może w 13, jeśli pierwsze dwie już istniały w 13 wieku, a może w 14, a może dopiero w 15. Ktoś dodał już do istniejącego tekstu te właśnie kolejne
katastrofy. Czyli to jest nie tylko równanie z niewiadomą, ale to jest równanie kilkukrotnie złożone z niewiadomą. Mamy rękopis, który jest zapisem Bogu Rodzicy, jaki się zachował. I ten pochodzi z początku wieku XV i to już jest jakiś pierwszy konkret, który jednak sprawia, że na pewno nie jest to ani najstarszy dokument, w którym właśnie mamy język polski, tak generalnie, ani najstarszy utwór literacki. Także elegancko. Na razie ustaliliśmy, że jest to składak, który ma równie wiarygodną historię, co ogłoszenie 30-letniej Skody Octavii na OLX, która zdaniem autora jedyne, co w tym czasie robiła, to czytała książki i chodziła na jogę. I ogólnie jej stan to jest w ogóle totalna igła. No to tak samo ma Bogu Rodzica. Ona jest ważna z punktu widzenia historii, której nie znamy. Tak naprawdę jedyne z tego, co udało mi się ustalić tak na pewno, to że jest to najstarszy drukowany polski utwór poetycki, opublikowany dokładnie w 1506 roku. I za to mega szacun, jakby z jednej strony bez złośliwości, spoko, ale z drugiej strony, jakie to ma znaczenie dla licealisty? Ojejku, nie wiem, nie można zadawać tego pytania. Ale powinniśmy sobie zadać inne pytanie, przede wszystkim dlatego, że może ci je zadać egzaminator CKE, może ci je zadać osoba, która układała maturę z języka polskiego, albo też rodzina twojego crusha, kiedy będzie chciała wybadać, czy na pewno jesteś wartościowym człowiekiem. Pytanie brzmi, o czym jest Bogu Rodzica? Ten utwór to prośba do Chrystusa, Syna Bożego, kierowana do niego za pośrednictwem jego mamy oraz Jana Chrzciciela. Mama Chrystusa to oczywiście Matka Boska. To w sumie modlitwa, w której wymawiający jej słowa, czy tam wyśpiewujący te słowa, prosi o wstawiennictwo, właśnie przede wszystkim tytułową Bogu Rodzice oraz Jana Chrzciciela, no, czyli te dwie osoby, które właśnie opisałem. Autor tego tekstu liczy na dobrobyt, prosi też o spokój i takie ogólne powodzenie. Bogu Rodzica jest też zawsze omawiana przez pryzmat charakterystycznego motywu, który właśnie opisałem, czyli tak zwanego motywu desis albo deesis, bo nie wiem, jak to się wymawia i pewnie nikt nie wie. Oznacza on przedstawienie w utworach literackich i dziełach sztuki trzech postaci. Chrystusa, Maryi oraz właśnie Jana Chrzciciela. Maryja i Jan Chrzciciel mają w tym właśnie, w tej konstelacji, przede wszystkim wypraszać u Chrystusa jakieś dary. W takim układzie Jezus jest takim potężnym Bogiem, do którego ludzie nie powinni za bardzo zwracać się osobiście. Na przykład dlatego, że nie wypada. W pewnym sensie mogą nie być tego godni. Czyli w tym motywie desis, droga do tego, żeby Bóg wysłuchał średniowieczne społeczeństwo, wiedzie przez jakiegoś pośrednika. No właśnie o to tutaj chodzi. Autorzy pokazują w ten sposób potęgę Boga i kruchość człowieka, który potrzebuje się powoływać na kogoś innego, żeby coś u Boga wybłagać. Tworzą taką konstrukcję w sumie głuchego telefonu przy okazji wielu modlitw. No i to jest właśnie tego przykład. Bóg jest w tym obrazie dobry, miłosierny, ale też bardzo ważny, właśnie taki oddalony od tego człowieka, co nie jest typowym czy takim normalnym przedstawieniem, tylko właśnie jest ten dystans, stworzony sztucznie przez pośredników. Taka hierarchia bytów to jest element filozofii średniowiecznej generalnie, która oparta jest właśnie o tak zwaną drabinę bytów, od piekła do nieba, co szczególnie widać na przykład u świętego Tomasza z Akwinu, ale nie ma co ukrywać, że w sumie większość filozofii średniowiecznej akceptuje fakt, że no, byty się stopniują. To jest takie bardzo średniowieczne. I jeśli chodzi o znaczenie, to w sumie tyle. Można dodać, że treść utworu ma charakter błagalny. To jest właśnie taki rodzaj modlitwy, który pewnie znasz, jeśli jesteś z loru chuliganów Jezusa Chrystusa, ale no właśnie chodzi o taką błagalność, czyli to są modlitwy błagalne, czyli no tak się bardzo prosi. Na przykład opisuje się, jak bardzo czegoś potrzeba i potem się prosi, żeby to było. Utwór jest napisany wierszem, istnieje tak zwany paralelizm pomiędzy refrenem a zwrotką, które są wbrew pozorom, jeśli to czytasz w XXI wieku, dźwięczne, w sensie da się to zaśpiewać. Nie chcę być przesadnie surowy, ale jeśli miałeś albo miałaś kompleksy na punkcie tego, że Bogu Rodzicy nie ogarniasz, no to tak właśnie zaznaczę, że no tu nic szczególnego nie ma. Utwór jest teocentryczny, tak jak całe średniowiecze, czyli skupia się na Bogu i polega właśnie na błaganiu Boga o miłosierdzie i pomyślność. I tyle. Można powiedzieć, że Bogu Rodzica pokazuje mentalność ludzi średniowiecza, że jest jakąś wizytówką epoki, ale tak samo robi dosłownie każdy tekst tej epoki, bo one wszystkie koncentrują się właśnie na Bogu. W ten czy inny sposób. Jan Paweł II, religia, postawa, zdjęcia z Fatimy. Ten może być wyjątkowy, dlatego że jest pisany z perspektywy pierwszoosobowej, ale w sumie no, to też nie jest wyjątkowe, bo takich utworów też znamy dość dużo.
Tak naprawdę przesłanie tego utworu jest dość logiczne i nie ma się na nim pod tym kątem co wyżywać, bo jeśli już przebijesz się przez słowa, które ostatni raz zostały użyte na terenie naszego kraju w XV wieku, jak mieliśmy Unię Personalną z Litwą, no to no, mamy dość sensowny utwór z bardzo logicznym przesłaniem czy znaczeniem. No ale właśnie, słowa i język tego utworu to jest coś, o czym musimy sobie jeszcze powiedzieć, bo też pod tym kątem się to omawia i też się o to pyta, na przykład na maturze. No i tutaj zaczynają się schody, bo opracowania praktycznie wszystkie z góry na dół podają Bogorodice jako skarbiec językowy, jako źródło bogactwa, prezentację artyzmu, który jest ważny z perspektywy naszej kultury i tego, jak kształtował się na przykład język polski. No, God! No, God, please, no! No! I to wynika z faktu, że ktoś ważny, kiedyś ustalając podstawę programową, powiedział entuzjastycznie: mam pomysł, pouczmy się wspólnie archaizmów, czyli jakby ktoś nie wiedział, bo miał to szczęście, że się ich wcześniej nie uczył, czyli pouczmy się wyrazów, które wyszły już z użycia, które nie są wykorzystywane, które nie reprezentują obecnie żadnego znaczenia i są po prostu taką ciekawostką, ale taką ciekawostką, którą moim zdaniem warto znać. Tak ktoś powiedział. No i właśnie to jest cała Bogurodzica. Jeden wielki archaizm. Jakąś taką próbą obrony tutaj, argumentem zachwaleniem albo docenieniem przez licealistę Bogurodzicy, w warstwie językowej przynajmniej, albo nadaniem jej jakiegoś znaczenia, mogłoby być takie powiedzenie, że to jest jedyna szansa dla młodego człowieka, dla generacji chodzącej z głową w telefonie do tego, żeby poznać język taki, jakim był kiedyś. Ale to nie jest prawda. W sensie serio, to nie jest prawda i mało tego, to jest zakłamywanie rzeczywistości, ze szkodą dla wszystkich, przede wszystkim w sumie dla szkoły. Bo podstawa programowa praktycznie w połowie składa się z tekstów, które prezentują język taki, jakim już nie jest. Mamy Biblię, mamy treny, mamy dowolną pozycję Henryka Sienkiewicza, na przykład Krzyżaków albo Potop, które najlepiej kupować w zestawie z tłumaczem przysięgłym, ale i to i tak nic by nie dało, bo takich ludzi, którzy swobodnie te rzeczy przeczytają, prawie że nie ma. No w sumie na tym właśnie polegają archaizmy, które akurat w powieściach Sienkiewicza zostały przynajmniej umieszczone celowo i już wtedy to były wyrażenia przestarzałe w dużej mierze, więc no, on to przynajmniej zrobił świadomie. No, może to jest jakieś rozgrzeszenie Sienkiewicza. Swoją drogą polecam mój materiał o powieściach historycznych. To też jest niezły lot. Mamy też prawdopodobnie dwa najważniejsze utwory w podstawie programowej, czyli Dziady oraz Pana Tadeusza. O ironio, oba te utwory również, obok mnóstwa innych ważnych kryteriów, które spełniają dla podstawy programowej, zawierają także ten aspekt. To znaczy, czy czyta się je trudno i trzeba się przebijać przez taki język właśnie przestarzały, archaiczny, no i nawet jeśli poświęcisz temu utworowi całość swojej uwagi, odetniesz się od wszystkich bodźców zewnętrznych, zerwiesz kontakt z rodziną na 2 tygodnie i będziesz tylko czytać te lektury Pana Tadeusza i Dziady, to i tak zrozumiesz jakieś 40-50%. To jest w sumie zabawne, że mówi się, że młody człowiek nie potrafi skupić się w ciszy i przeczytać lektury przez 30 minut, mimo że każdy normalny człowiek pierwsze co musi zrobić, jeśli chce przeczytać lekturę, to zacząć googlować i sprawdzać, co to jest osełedec, kim byli janczarzy, albo co to znaczy, że w Soplicowie zbliżają się zapusty, że do litewskiego chłopa trzasło jak do blanków. Albo co znaczy sformułowanie, że do dwuręcznego brzeszczota nie masz nad Niemca. No ciekawe, czemu młodzież nie może się skupić na lekturze. To pewnie przez tego TikToka. I tutaj właśnie kanał Puchacz musi wjechać na grubo i powiedzieć, że moim zdaniem traktowanie Bogurodzicy jako świętości w podstawie programowej, jako podstawy koniecznej do poznania sprawia, że nawet ludzie w miarę zaciekawieni poznawaniem lektur, w miarę otwarci na naukę o swojej kulturze, stwierdzą, że to nie jest po prostu dla nich. Będąc w szkole dowiadujesz się, że jest takie dzieło, które nie wiadomo kto napisał, ale wiadomo co miał na myśli, które nie wiadomo kiedy powstało, ale jego historia powstania jest bardzo ważna i właśnie przez nią warto je poznawać. Każdy ten komunikat odpycha nawet kompletnego debila, a co dopiero człowieka w miarę rozgarniętego, człowieka, który potencjalnie mógłby chcieć kulturę polską poznawać. Bo Bogurodzica to jest bezsprzeczne arcydzieło literatury polskiej, tak jak twierdzi większość dostępnych czy w internecie, czy drukowanych opracowań, chyba tylko i wyłącznie w jednym znaczeniu. Takim, że nie można prowadzić tego sporu, w sensie nie można dyskutować o tym, czy to jest arcydzieło, czy też nie, bo w sekundę po prostu wszyscy dojdziemy do wniosku, że to jest totalny bullshit i po prostu dla dobra wszystkich nie powinno tego być w podstawie programowej. I jakby na koniec powiem coś, co nawet nie wiem, czy no jakby to jest oczywiste, ale wiadomo, że podstawa programowa ma różne alternatywy w postaci, no nie wiem, podcastu, YouTube'a, jakichś filmów, w których
ktoś mówi, nawet przez kilka godzin. To może być właśnie na przykład jakiś podcast, który jest w sumie monologiem na temat, nie wiem, nawet jakiejś filozofii, czyli czegoś potencjalnie może nie super widowiskowego, ale po prostu przez nieużywanie słów, które od 600 lat nic nie znaczą, no sprawia nagle, że jest to atrakcyjna propozycja względem połowy lektur szkolnych. I dopóki szkoła będzie bardziej poważnie traktować jakieś wysrywy średniowiecznych czatów GPT, to żadna redukcja podziału godzin, żadna zmiana podręcznika na smartfona albo, nie wiem, wprowadzenie pigułki wiedzy nie odpowiedzą na taki problem, jakim jest fakt, że nauka języka polskiego, który ma być kluczem do kultury, to jest po prostu fikcja. To jest eksperyment intelektualny i im mniej ludzi te rzeczy czyta i analizuje krytycznie, tym w sumie lepiej. Na koniec taki prosty przekaz od Puchacza, to znaczy Bóg Rodzica nie ma prawa wprawiać cię w żadne kompleksy, bo jest to utwór całkowicie jasny, zrozumiały, z przesłaniem, które da się streścić dosłownie w jednym zdaniu. Z drugiej strony jest to też utwór szalenie trudny, no i właśnie w ten sposób należy go w ogóle rozpatrywać. Na sam koniec chciałbym ci podziękować za to, że oglądasz moje rzeczy, że masz ochotę poświęcić chwilkę swojego czasu na po prostu zrelaksowanie się wspólnie. Nawet jeżeli pretekstem do tego relaksu ma być Bóg Rodzica. Cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.